Witam wszystkich. Nazywam się Piotr Miduch, pracuję w centrum korporacyjnym Ice Delivery Center w Krakowie, w ABB. Głównie zajmuję się architekturą aplikacji szeroko pojętą. Przedmiotem mojej prezentacji będzie usługa Amazon CloudFront. To jest, powiedzmy, taka przedstawienie naszej drogi, jeśli chodzi o użycie tej usługi w jednym z projektów, który realizowaliśmy. Okej. Pierwsze takie pytanie na początek. Jak wam się wydaje, po jakim czasie użytkownik aplikacji webowej, czy de facto jakiejkolwiek innej, oczekiwania poczuje się zniechęcony albo jego, powiedzmy, tok myślowy zostanie zaburzony tak, że de facto oderwie się od tego, co robił w danym momencie? Okej. To jest około 1 sekundy. To jest taki limit, po którym de facto ten tok myślowy użytkownika, jak on był zaangażowany, powiedzmy, w pracę z tą aplikacją, zostaje zaburzony. 100 milisekund to jest taka granica, przy której, to jest to mrugnięcie okiem, które tam padło gdzieś z tyłu, to jest ta granica, przy której użytkownik tak naprawdę czuje, że pracuje komfortowo z aplikacją. Czuje, że ona pracuje płynnie. 10 sekund to jest już taka totalna granica, przy której już powyżej sekundy, a do 10 sekund powinniśmy wyświetlić jakiś pasek postępu, bo tak naprawdę jeżeli do 10 sekund użytkownik nic nie zobaczy, to jego pierwsza reakcja będzie taka, że albo coś się zepsuło, on nie ma zielonego pojęcia, co ta aplikacja robi po prostu pod spodem, tak? Będzie prawdopodobnie odniesie wrażenie, że coś po prostu się zwiesiło, tak? Druga ważna sprawa, jeśli chodzi o wydajność de facto i dostępność aplikacji webowych, jest to, że użytkowników nie interesuje, co jest pod spodem. Użytkowników nie interesuje też to, jakie mają łącze internetowe w tym momencie, jaka jest odległość od miejsca, w którym ta aplikacja stoi fizycznie. 80% użytkowników tak naprawdę postrzega wydajność aplikacji przez to, jakie ma doświadczenia z frontendem, tak? W związku z tym, w czym może nam pomóc CloudFront i czym jest? CloudFront jest usługą typu Content Delivery Network, czyli umożliwia nam dostarczanie treści. Jest to usługa, taka platforma za serwis tak naprawdę. I pozwala nam w prosty sposób właśnie na wykorzystanie tej usługi do tego, aby te treści dostarczać szybko i z małymi opóźnieniami do użytkowników końcowych. W tym momencie Amazon ma około 34 lokalizacji brzegowych, które są rozsiane po całym świecie. Afryka jest poszkodowana, ale tam ogólnie facto i tak jest problem z łączami, a nie ma potrzeby biznesowej w tym momencie, żeby umieszczać tam takie lokalizacje. Tych lokalizacji brzegowych ciągle przybywa tak naprawdę. One nie są w żaden sposób związane z lokalizacjami data center amazonowymi, tak? Mamy na przykład jedną lokalizację brzegową w Warszawie od usługi CloudFrontowej. Te 34 lokalizacje brzegowe podzielone są na tak zwane klasy cenowe. Mamy All, 200 i 300. Te klasy cenowe tak naprawdę definiują, z których lokalizacji brzegowych możemy korzystać. W tej klasie All tak naprawdę użytkownik jest przekierowywany, nieważne gdzie znajduje się, do najbliższej lokalizacji brzegowej, ale koszty są też najwyższe. W pozostałych lokalizacjach ta ilość serwerów brzegowych w tych klasach jest de facto limitowana, ale użytkownik i tak ciągle jest przekierowywany do najbliższego węzła, z którego może uzyskać najszybszy dostęp do danych treści. Okej, to w takim wypadku jak CloudFront może nam pomóc zoptymalizować wydajność naszej aplikacji sieciowej? Mamy takie trzy podstawowe case'y tak naprawdę. Pierwszy case to jest optymalizacja dostępu do treści statycznych i tutaj takie podstawowe use case'y, które rzucają się w oczy, to jest po pierwsze jakieś dostarczanie software'u czy jakiegokolwiek innych plików. Druga rzecz to jest dostarczanie elementów stron. Mówię tutaj o zminifikowanych, nie wiem, CSS-ach, JavaScriptach, template'ach HTML-owych, obrazkach, tego typu rzeczach. Drugim takim ważnym use case'em
dla CloudFronta jest dostarczanie treści dynamicznej. Tutaj tak naprawdę ta usługa pozwala nam na przykrycie całej aplikacji webowej, jakiejkolwiek. A trzecim takim dość ważnym elementem to jest strumieniowanie mediów. Mamy możliwość skonfigurowania naszej usługi tak, aby wspomagała nas przy strumieniowaniu właśnie wideo i audio. OK, co potrafi CloudFront? Pierwsza rzecz to jest właśnie cache'owanie tej treści statycznej. Drugim takim ważnym właśnie use case'em, o którym wspomniałem, jest przyspieszanie treści dynamicznych. Usługa Amazonowa pozwala na wykrywanie urządzeń mobilnych, dzięki czemu użytkownicy urządzeń mobilnych, które dostają się z naszych stron, dzięki nagłówkom, które CloudFront tak naprawdę umieszcza w odpowiedzi, mamy możliwość w ogóle detekcji, z jakiego urządzenia zostało wykonany ten request i mamy możliwość zwrócenia odpowiedniej wersji danego zasobu. Mamy możliwość nakładania restrykcji geograficznych na dostęp do naszych treści. To może być przydatne przy takich usługach jak na przykład strumieniowanie mediów, które ograniczone jest jakimiś prawami autorskimi. Netflix korzysta właśnie z tej usługi, czyli zakłada georestrykcję na dostęp do wideo, które jest de facto strumieniowane poprzez CloudFronta. Mamy możliwość wykrywania protokołów, po którym użytkownik do nas przyszedł. Możemy skonfigurować usługę CloudFrontową w taki sposób, aby dostosowała się do protokołu użytkownika, czyli jeżeli przyszedł po HTTPS-ie, to dalsza transmisja będzie wykonywana po HTTPS-ie, albo możemy go zmusić do tego, żeby przeszedł na przykład na protokół bezpieczny. To, co jest fajne, CloudFront pozwala nam na użycie własnych certyfikatów SSL-owych na własnych domenach. Tutaj są dwie opcje tak naprawdę. Pierwszą z nich jest obsługa klientów, którzy obsługują server name indication. W takim wypadku cała zabawa tak naprawdę ogranicza się do nałożenia własnej domeny na dystrybucję CloudFrontową i zainstalowaniu certyfikatu SSL-owego. To jest tyle. Natomiast jeżeli mamy jakichś klientów, którzy nie obsługują SNI-a niestety, w takim wypadku musimy zapłacić Amazonowi 1000 dolków miesięcznie i dostajemy własnego sajta na każdym z własnym adresem IP na każdym z serwerów brzegowych i wtedy mamy pełne wsparcie dla wszystkich klientów, nawet tych legacy tak naprawdę. No i ostatnią rzeczą jest wsparcie dla nagłówków course. Okej, to jak już wiemy, jaki CloudFront jest fajny i co może zrobić dla nas, to teraz pytanie, jak tak naprawdę Amazon realizuje te wszystkie obietnice. Jeśli chodzi o treści statyczne, to tutaj jest to po prostu cache'owanie treści statycznych tak naprawdę. Przy treściach dynamicznych to, czego nie możemy skeszować, tak naprawdę CloudFront wspomaga nas w taki sposób, że nasze requesty są przepychane przez jego zoptymalizowaną infrastrukturę sieciową. Od serwera brzegowego, do którego trafimy, do serwera źródłowego. Wspomagają się tutaj optymalizacjami na poziomie protokołu TCP/IP plus optymalizacjami związanymi z SSL-em, na przykład terminacja połączeń SSL-owych na serwerze brzegowym albo utrzymywanie połączeń SSL-owych. I ostatnią rzeczą właśnie jest kierowanie do najbliższego serwera brzegowego. Tutaj jest używane latency-based routing i tak naprawdę pod spodem to jest Route 53, o którym było już wspominane na pierwszej prezentacji. Okej, jakie są unikalne feature'y tak naprawdę CloudFronta? Ja do tej pory korzystałem jeszcze z jednego dostawcy usług takich CDN-owych. Niewątpliwą zaletą CloudFronta jest to, że jest on bardzo mocno konfigurowalny, jest bardzo elastyczny. Czyli dla jednej dystrybucji możemy skonfigurować wielu originów, czyli serwerów źródłowych. Potem dla każdego z origina możemy skonfigurować listę zachowań i bazując na patternach URL-owych, mamy możliwość obsługi plików cookie oraz przekazywania headerów. I tutaj jest to, co jest fajne, jest to, że tak naprawdę możemy sobie wybrać, które cookiesy decydujemy się na
na to, które cookiesy mają być forwardowane od klienta do serwera i które mają być zakaszowane na przykład, które headery chcemy brać pod uwagę, a które chcemy wyrzucić. To pozytywnie wpływa potem na tak naprawdę na to, jak ten content jest kaszowany. Oczywiście możliwość wybierania, z których werbów HTTP chcemy korzystać, ustawienia czasu życia obiektów w cache'u, łącznie z nadpisaniem tego, który jest normalnie zdefiniowany w nagłówkach HTTP i ustawienia własnych stron z błędami. Następna rzecz to jest bezproblemowa integracja z pozostałymi usługami AWS-owymi. To generalnie Amazon z tego słynie tak naprawdę, że wszystkie jego usługi się bez problemu integrują ze sobą. Pierwsza rzecz to jest to, że albo bakety S3 czy Elastic Load Balancery mogą być wybrane właśnie jako serwery źródłowe, czy lokalizacje źródłowe dla CloudFronta. Mamy możliwość obsługi dostępu do treści prywatnych, które są składowane w S3. To jest tak naprawdę bardzo fajna funkcjonalność, z której my korzystamy akurat w tym projekcie, który w tym momencie realizujemy. Czyli ładujemy sobie pliki do naszego bucketu S3, po czym nakładając na niego dystrybucję CloudFrontową, stwierdzamy, że nie chcemy, aby użytkownicy mieli po pierwsze dostęp bezpośredni do naszego S3, bo chcemy akcelerować, chcemy poprawić wydajność tak naprawdę dostępu do tych treści, a tą całą funkcjonalność związaną z kontrolą dostępu do tych plików na S3, wtedy delegujemy de facto do CloudFronta. Czyli mamy tą samą funkcjonalność, którą możemy dostać na S3, bo tam też jest taka możliwość, ale w bardzo prosty sposób mamy wersję na sterydach tak naprawdę. Te treści są przyspieszane. Oczywiście możemy logować w różnych celach requesty do bucketów S3 i tutaj mamy też spore możliwości konfiguracyjne odnośnie tego, co chcemy logować na przykład, oraz integrację z CloudWatchem. I to jest właśnie ostatni z tych elementów, jeśli chodzi o unikalne feature'y CloudFrontowe. Czyli pierwsza rzecz to są szeroko pojęte statystyki, które są dostępne, jeśli chodzi o usługę CloudFrontową, które pozwalają nam sprawdzić na przykład, zaczynając od takich prostych rzeczy jak top 10 najczęściej pobieranych plików, ile było pobrań, jak się rozkładają kody HTTP na przykład, czyli ile było 200, ile było 404, 500 i tak dalej, po jakieś takie bardziej skomplikowane raporty. Oczywiście monitorowanie i wysyłanie alarmu przez CloudWatcha, tak jak już wspomniałem wcześniej. Dobra, to na tym, ta pierwsza część to była tak naprawdę prezentacja tego, co CloudFront potrafi. Teraz może kilka zastosowań tak naprawdę. To jest taka typowa, prosta architektura webowa. Mamy tutaj load balancer, trochę instancji EC2, które są nim przykryte. Wszystko mamy wrzucone do jednego. Oprócz tego mamy bucket S3 i wszystko mamy w lokalizacji europejskiej. Załóżmy, że jest to Irlandia. Kto mi powie, co jest nie tak na tym obrazku? Nie no, mamy jedną availability zone, tak, więc jak Amazon będzie miał pożar, to prawdopodobnie nasza aplikacja przestanie działać. Mało prawdopodobne, ale ciągle. Okej, nasze treści statyczne składujemy sobie w bakiecie S3, tak? Więc pierwsza rzecz, którą de facto narzuca się od razu, jeżeli chcemy poprawić experience, że tak powiem, użycia tej naszej aplikacji przez użytkowników, jest nałożenie dystrybucji CloudFrontowej na nasz bucket. Operacja super prosta, tak naprawdę kilka kliknięć w interfejsie do konfiguracji Amazona. Co dzięki temu zyskujemy? Pierwsza rzecz to jest to, że tak naprawdę ten content jest przybliżony do użytkownika, tak? W momencie, kiedy jest odwołanie od użytkownika po jakiś zasób statyczny, on ląduje na serwerze brzegowym i zostaje tam zgodnie z konfiguracją. Więc następna osoba, która tam przyjdzie, pobierze go już z tego serwera brzegowego. Oszczędzamy na opóźnieniach, tak naprawdę jesteśmy w stanie te treści dostarczyć do niego szybciej. Następną rzeczą jest to, że de facto zdejmujemy ruch z naszej infrastruktury źródłowej. Akurat w tym momencie odciążamy Amazona i usługę S3, co
może nie jest takim dużym benefitem, ale originem dla CloudFronta, tak jak już powiedziałem wcześniej, może być dowolny serwer HTTP, tak? Więc cokolwiek pod spodem, dzięki temu jesteśmy w stanie odciążyć naszą infrastrukturę źródłową. I tak jak już powiedziałem wcześniej, poprawiamy wydajność i percepcję przez użytkownika. Okej, jakie hinty, że tak powiem, jeśli chodzi o użycie kaszowania, jeśli chodzi dla obiektów statycznych? Pierwsza rzecz to jest, warto się przyjrzeć temu, co podróżuje z requestami przy treściach statycznych. Bardzo często mamy przy dużych aplikacjach wystawiane cookiesy, które są na przykład na globalnie na domenę jakąś, na przykład ta .abb.com w naszym przypadku. Tych plików cookie może być dużo. Często są to jakieś cookiesy, które odpowiadają za autoryzację, więc mogą się zmieniać bardzo często. Tak? W takim wypadku, jeżeli takie pliki cookie będą brane pod uwagę przy danej konfiguracji naszej dystrybucji CloudFrontowej, to kaszowanie będzie nieskuteczne, tak? Bo będziemy mieli kopię per użytkownik zalogowany na przykład w portalu. Więc warto zwrócić na to uwagę, odpowiednio to skonfigurować i je po prostu usunąć, tak? Nie pozwalać na to, aby były brane pod uwagę, były przekazywane dalej. Druga rzecz to są nagłówki kaszujące. Oczywiście mamy możliwość, pewną możliwość, jeśli chodzi o manipulację tym, jak długo content zostaje w cache'u, ale warto byłoby zadbać o to już na poziomie aplikacji, tak żeby ona wystawiała odpowiednie nagłówki dla tych treści, które serwujemy. W przypadku S3 możemy sobie to ustalić na przykład w trakcie uploadu elementu do bucketu. I ostatnia rzecz to używanie wersjonowania. To jest w pewnym sensie operacja odwrotna do tej pierwszej, tak? Bo chcemy zaembedować tak naprawdę jako parametr w URL-u wersję danego zasobu, na przykład CSS-u, JavaScriptu, czegoś takiego. To nam pozwala na ominięcie problemów związanych z deploymentem danej aplikacji. W momencie, kiedy deployujemy nową wersję, deployujemy nową zestaw elementów statycznych, zmieniamy mu numer wersji, wszyscy użytkownicy, którzy przyjdą po to automatycznie, na przykład na stronę główną, zostaną automatycznie nową wersję wszystkich elementów. Zostanie ona odświeżona, rozpropagowana po wszystkich serwerach brzegowych w miarę jak będą użytkownicy z tego korzystali i zostanie sobie tam do następnego release'u, tak? Jeżeli tego nie zrobimy, mamy oczywiście workaround na to. Amazon w konsoli udostępnia opcję, która pozwala tak naprawdę na wymazanie obiektów z cache'a, ale to trwa. Jeżeli nasza aplikacja jest dostępna 24/7 i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zostawić sobie jakieś okno maintenance'owe na przykład i poświęcić pół godziny na to, żeby te treści statyczne wymazały się z cache'a CloudFrontowego, po czym wrzucamy dopiero aplikację i one się zaczynają dystrybuować od nowa, warto o tym pomyśleć. Okej, skoro już nałożyliśmy to na treści statyczne, powiedziałem, że CloudFront może używać też treści dynamicznych, dlaczego przyspieszać treści dynamiczne, dlaczego by właśnie nie nałożyć tego na naszą aplikację webową i na nasz bucket S3. I tutaj dochodzimy do właśnie drugiego feature'u pod tytułem przyspieszanie treści dynamicznej. Tak jak powiedziałem wcześniej, Amazon tutaj głównie opiera się na optymalizacji połączeń TCP/IP poprzez utrzymywanie ich przy życiu, że tak powiem, pomiędzy serwerem brzegowym a naszym originem, optymalizację ruchu SSL-owego, okej. To jest kawałek takiego diagramu waterfallowego, który pewnie, jeżeli robicie web development, to pewnie w większości przypadków widzieliście to już w jakiejś IE Developer Tools, w Firefoxie, w Chromie. On fajnie obrazuje to, tak naprawdę, co wpływa na ostateczny czas ściągnięcia danej treści przez przeglądarkę. Czyli najpierw mamy rozwiązanie nazwy DNS-owej, potem jest oczekiwanie na połączenie TCP/IP, potem jest ten czas do ściągnięcia pierwszego bajtu, potem jak już nasze połączenie się nawiązało i na końcu mamy ten najszerszy fragment, który jest de facto oczekiwanie na pobranie tych treści. I teraz, które z usług amazonowych mogą nam pomóc przyspieszyć poszczególne etapy tego procesu? Lookup DNS-owy to oczywiście jest Route 53, tak? Który jest wysokodostępną usługą pozwalającą na szybkie rozwiązywanie nazw DNS-owych, a potem już CloudFront.
Nawiązanie połączenia TCP/IP, tak jak wspomniałem wcześniej, to są połączenia, to jest utrzymywanie połączeń TCP/IP żywych. Potem czas do ściągnięcia pierwszego bajtu de facto to samo, a na końcu to już są optymalizacje na poziomie TCP/IP przy ściągnięciu, przy pobraniu już tych treści dynamicznych. Ok. To, o czym jeszcze wspomniałem, to jest to, że CloudFront de facto obsługuje terminację połączeń SSL-owych. Jest ona obsługiwana w tak zwanych dwóch trybach w sumie. Jednym z nich jest half-bridge, który tutaj jest widoczny. Działa to w ten sposób, że klienci, którzy przychodzą po HTTPS-ie do naszego serwera brzegowego, do dystrybucji CloudFrontowej, są terminowani na tym serwerze brzegowym i dalsza komunikacja odbywa się już po protokole HTTP. W tym przypadku nasza dystrybucja CloudFrontowa jest nałożona na Elastic Load Balancer. Ta część tej komunikacji tutaj po HTTP odbywa się już po infrastrukturze amazonowej. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skonfigurować to w troszkę inny sposób. Mamy możliwość zrobienia konfiguracji na zasadzie full bridge, jeżeli nasz security na przykład bardzo się będzie przy tym upierał. W takim wypadku proces jest bardzo podobny. Użytkownicy przychodzą do naszego serwera brzegowego dystrybucji CloudFrontowej i tam ich sesja SSL-owa jest terminowana, a serwer w danej lokalizacji brzegowej robi bardzo prosty trik. Utrzymuje połączenie HTTPS-owe tak naprawdę z Elastic Load Balancerem. I wszyscy użytkownicy, których połączenia zostają sterminowane na tym konkretnym serwerze brzegowym, na tej dystrybucji, potem wpadają już w to nawiązane połączenie SSL-owe, które pomaga tak naprawdę też zoptymalizować wydajność. No i ostatnim elementem tak naprawdę jest odporność na uszkodzenia, na problemy. CloudFront nam może pomóc tutaj w pewien sposób zminimalizować wpływ jakichś problemów w naszej infrastrukturze źródłowej. To jest oczywiście taki półśrodek, tak, ale jeżeli nasza infrastruktura źródłowa ma jakieś problemy wydajnościowe albo ma jakieś problemy z dostępnością, to te treści statyczne, które są tam gdzieś zakaszowane na serwerach brzegowych, mogą być dalej serwowane do użytkowników do momentu, kiedy ta infrastruktura de facto się nie podniesie, tak? Albo umrą w cache'u i wtedy już niestety użytkownicy będą dostawali error page'a albo z naszej infrastruktury źródłowej, albo z CloudFronta, w zależności od tego, w jaki sposób została skonfigurowana dana dystrybucja. Ok, jako ostatni element tej prezentacji chciałem się z wami podzielić wynikami testów, które wykonaliśmy dla naszej aplikacji. Jest to taki prosty document management system, który w tym momencie przepisujemy i który właśnie zdecydowaliśmy się umieścić na platformie amazonowej. To, o co chcieliśmy zadbać, to jest to, aby była dosyć dobry komfort, jeśli chodzi o korzystanie z tej aplikacji globalnie. Aplikacja jest umieszczona w Irlandii, w VPC webowskim i jest używana przez naszych pracowników i klientów ABB na całym świecie. Więc aby zapewnić w miarę komfortową pracę z samą aplikacją oraz w miarę komfortowy dostęp do tych treści, które są w niej publikowane, właśnie zdecydowaliśmy się na użycie CloudFronta. Testy w sieci korporacyjne zostały wykonane za pomocą takich narzędzi, które de facto zostały dostarczone przez naszych kolegów z Infrastructure. Natomiast testy w sieci publicznej zostały wykonane za pomocą webpage testa. Downloady były wykonywane wielokrotnie dla różnych rozmiarów plików po protokole HTTPS-owym. Jeśli chodzi o uploady, to tutaj został stworzony na potrzeby webpage testa też taki prosty klient javascriptowy, który generował chunki o rozmiarach 5 MB, które były poprzez dystrybucję CloudFrontową uploadowane do instancji EC2, którą ta dystrybucja przykrywała. I następnie ten chunk był transmitowany do S3 i tam były one łączone potem. Ok, to jak to wyglądało, jeśli chodzi o wydajność z zewnątrz, jeśli chodzi o ściąganie? Skala jest w procentach, celowo nie chciałem tutaj umieszczać jakichś konkretnych wartości. Jak widzimy, w sumie
Samo S3 samo w sobie ma naprawdę bardzo fajną wydajność, jeśli chodzi o ściąganie z lokalizacji różnych, natomiast w tym przypadku można stwierdzić, że średnio to jest około 30-40%, jeśli chodzi o przyrost wydajności. Na przykład akurat download z Niemiec może wypada dość blado tutaj na tym wykresie, bo to jest mniej niż 10%, ale uwierzcie mi, download z Irlandii do Niemiec z samego S3 już naprawdę dawał radę, a przykrycie go CloudFrontem i tak jeszcze poprawiło sytuację, więc ja myślę, że już doszliśmy tutaj do takiego etapu, że byliśmy w stanie prawdopodobnie łącze wysycić. Było to tak szybka transmisja. Jeśli chodzi o testy z naszej sieci korporacyjnej, tutaj też jest podobna sytuacja, nawet jest trochę lepiej. To, co jest fajne, to mimo tego, że nasza infrastruktura była zlokalizowana w Irlandii, to w takich dość odległych lokalizacjach, jak Brazylia, Australia, Chiny, Indie, Malezja, byliśmy w stanie tak naprawdę uzyskać bardzo, bardzo sensowną wydajność, jeśli chodzi o ściąganie. I ostatnia rzecz to upload tak naprawdę. Tu jest znowu też ciekawy przypadek. Mianowicie średnio to było tak około 20-30% przyspieszenia, natomiast Brazylia zrobiła na małego psikusa. Mieliśmy 50% spadek wydajności, ale koniec końców okazało się, że były to problemy z naszą infrastrukturą wewnętrzną, korporacyjną tak naprawdę. I akurat z Brazylii ten ruch szedł gdzieś przez kosmos tak naprawdę, zamiast trafić do najbliższej lokalizacji brzegowej CloudFrontowej. Okej, ostatnia część tak naprawdę to są niespodzianki. O tym już było trochę wcześniej na kilku prezentacjach. Nie jest nigdy tak pięknie, żeby nie spotkały nas żadne niespodzianki, nawet jeżeli my już wcześniej korzystaliśmy z jednego z dostawców takich usług CDN-owych. Pierwsza rzecz, znaczy jest, można powiedzieć, że trywialna albo głupia nawet tak naprawdę. Chcieliśmy użyć CloudFronta do tego, aby przykryć nasz istniejący system, ten, który przepisujemy, żeby zrezygnować z usług obecnego dostawcy CDN-owego. Tam jest customowa aplikacja oparta na serwerach webowych, które są gdzieś tam wystawione, prawda, do sieci publicznej. Chcieliśmy tak naprawdę osiągnąć dwa cele. Mamy treści publiczne i prywatne. Dla treści publicznych oczywiście one się mogą jak najbardziej kaszować, natomiast dla treści prywatnych chcieliśmy użyć tego Dynamic Content Acceleration z CloudFronta. Problem był tego typu, że nie mamy zbyt wielkiego wpływu na to, jak ta aplikacja jest w tym momencie napisana i nie mogliśmy ustawić nagłówków HTTP, tak aby nie pozwolić CloudFrontowi na cache'owanie tego kontentu. Stwierdziliśmy, że w takim wypadku nie ma problemu. W konfiguracji wstawimy sobie 0, tak? W time to live w dystrybucji CloudFrontowej. Otóż niestety nie da się. CloudFront przy zerze przyjmuje, że chcemy użyć jego domyślnego czasu cache'owania, czyli 24 godzin. Nie jesteśmy w stanie tego wymusić tak naprawdę, możemy tam wstawić jedną sekundę, to jest najlepsze, co możemy dostać, ale niestety nasze security prawdopodobnie nie pójdzie na to, żeby content prywatny był kaszowany przez sekundę. Następna rzecz, na którą też może stanowić potencjalny problem i na którą jest w tym momencie założony wątek na forum amazonowym, toczy się dyskusja, myślę, że już niedługo Amazon na to zareaguje i stosowną implementacją jest to, że CloudFront nie dostarcza żadnej informacji o tym, z jakiej domeny przyszedł request do Origina. Chodzi o to, że on jest całkowicie przezroczysty. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy nałożoną naszą dystrybucję CloudFrontową pod piękną domeną www.app.com na Elastic Load Balancer, pod którym mamy ileś instancji EC2. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy wiedzieć, z jakiej konkretnie domeny przyszedł ten request, a możemy sobie wyobrazić kilka takich przypadków, to niestety w obecnej chwili na instancjach EC2 zobaczymy adres Elastic Load Balancera. On będzie tak naprawdę tym, z którego będziemy wiedzieli, że z tej domeny przyszedł request. Nie jesteśmy w stanie tego odkryć w żaden sposób. CloudFront niestety nie przekazuje w żadnych customowych nagłówkach takich informacji. I ostatnia rzecz, którą troszeczkę rozbiliśmy się z naszym security, to jest to, że używamy właśnie tych pre-signed URL-i do dostępu do treści prywatnych, które są składowane w S3 i używamy tego feature'a z CloudFronta.
z racji tego, jak jest zorganizowana nasza infrastruktura cloudfrontowa, w jaki sposób są rozdystrybuowane dostępy, wszyscy administratorzy tak naprawdę mają dostęp do wybranych usług poprzez użytkowników IAM-owych, a nikt z nich nie ma dostępu do rootowego użytkownika tak naprawdę. No i tu pojawił się problem, dlatego że klucz kryptograficzny, który używany jest do generowania tych URL-i pre-signowych tak naprawdę, do tych treści prywatnych w CloudFroncie, niestety musi być wrzucony do tego konta rootowego tak naprawdę, które jest stworzone dla usługi amazonowej, którą ABB kupiło. Okej, okay. Jakieś pytania? Jak to się rozlicza? Okej. Okay. Oprócz tego, że są te price classy, o których powiedziałem, tak? Te lokalizacje, powiedzmy, bardziej odległe, mniej popularne, tak jak Chiny, Brazylia, w tym momencie nie pamiętam dokładnie, jak to się dzieli, tak? Są bardziej kosztowne. Za co płacimy? Tak naprawdę płacimy za pobranie, za transfer z serwera brzegowego, plus płacimy za dostarczenie pliku z infrastruktury źródłowej do serwera brzegowego. Więc jeżeli źle skonfigurujemy nagłówki, na przykład dla treści statycznych, źle ustawimy, powiedzmy, ten czas życia, albo będziemy przerzucać tam jakieś pliki cookie, to automatycznie nabijemy sobie dosyć wysoki rachunek. Na to warto zwrócić uwagę. Znaczy, wiesz co, to zależy od tego tak naprawdę, jak dużo chcesz przepychać przez tą infrastrukturę, nie? Oni tam mają cennik za gigabajt tak naprawdę, który w zależności od lokalizacji i w zależności od tego, jak dużo danych chcesz przepychać, tak jak każdy amazonowy cennik zresztą, im więcej używasz, tym mniej płacisz, tak? Powyżej jakiegoś dosyć wysokiego limitu już są w ogóle negocjowalne te stawki dla każdego price classa tak naprawdę. Okej, jeżeli nie ma więcej pytań, ja zachęcam generalnie do kontaktu albo na Twitterze, albo mailem. Możecie też znaleźć mnie na LinkedInie i dziękuję bardzo.